Japonii przez ten ciągły ścisk w metrze, przez te tłumy ludzi, myślę, że wykształciła się też taka mała subkultura zboczeńców, która właśnie lubi wykorzystywać takie warunki w celu nagrywania dziewczyn czy robienia im zdjęć. Zdarzyło mi się tak raz, że kiedy siedziałam właśnie w przedziale, obok mnie siedział chłopak, który ciągle się tak wiercił, dziwnie się zachowywał. Nagle zjechał telefonem tak niżej, nie wiedziałam, co się dzieje, ale tak po prostu samo odczucie miałam, coś jest nie tak. I spojrzałam w bok, zobaczyłam, że zjechał na dół, żeby mieć lepsze ujęcie, jak nakrywał dziewczynę z przybliżenia gdzieś w okolicy jej spodu spódniczki. Więc od razu się we mnie zagotowało, walnęłam go łokciem mocno i powiedziałam na cały głos, że tak nie wolno, na co oczywiście on od razu się, prawda, otrząsnął, wszyscy się na niego spojrzeli. W Japonii takie zachowania są bardzo, bardzo, bardzo karalne, prawie że rujnują życie, jeśli zostaną na tym przełapani, więc on od razu cały spocony, drzwi się otworzył i on wyleciał pędem, bo bał się konsekwencji.